Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj 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 słuchaj, słuchaj. słuchaj, słuchaj, słuchaj. 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, Wasz wierny samuraj kłania się w pas, marsz borkowski. Oraz specjalni goście, którzy dzisiaj zawitali do mojego przenośnego studia. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 68. odcinku podcastu Slajgier, oficjalnego podcastu audycji serwisu GameMusic.pl, który sławi przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszam do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę, no i w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku, no i też z tego miejsca również za. Zachęcam i też dziękuję obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Potter Night oraz na KoFi. A dzisiaj ze mną w studio są. Izabela Besztocha, droga redakcyjna koleżanka, dla której mroczne historie w grach wideo oraz wszelkie maści straszydła są ukojeniem od codziennego obowiązków. zaś oprawa audio do tych produkcji, która w nas może wzbudzać wszelki lęk. Dla Izy jest ukojeniem, a także ucieczką od otaczającej nas rzeczywistości. Dzień dobry, Izo. Dzień dobry, witam wszystkich. Natomiast po drugiej stronie mikrofonu no Zanim za chwilę przedstawię naszego gościa, ja bym bardzo serdecznie z tego miejsca chciał podziękować Grysławowi, Ryszardowi Chojnowskiemu za to, że zaprosił do swojego podcastu za chwilę przedstawioną przeze mnie osobę, ponieważ gdyby nie ten odcinek, prawdopodobnie chyba bym o Tomku nie usłyszał, dlatego tutaj zachęcam od razu do przesłuchania, zobaczenia tego odcinka podcast na kanale Grysław. Natomiast tak jest, ogromna przyjemność to jest nami przywitać w naszych skromnych progach Tomasza Tworka aka Larin The Blind Guy, który niespożytą energią zaraża otaczające go osoby, a także propaguje wśród studiów deweloperskich rozwijanie funkcji dostępności dla niedowidzących oraz niewidomych graczy. Tomku, to jest Naprawdę, niesłychana, ogromna przyjemność móc Ciebie gościć w naszej audycji. Gdybym miał lustro, to pewnie mógł widzieć, że tu się zarumieniłem albo coś, nie wiem. Ale ja nie używam luster. To taka dygresja, jak moja dziewczyna się no. do mnie wprowadziła, to pierwsze co powiedziała. Dlaczego nie ma luster w tym domu? Ale bardzo mi, to... <gry> bardzo mi miło, bardzo Cała przyjemność po naszej stronie. Ja, ja od razu dziękuję, 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 naprawdę już wprowadzasz dużo słońca i ra, ra, radości. A dziękuję Tomku, że jesteś dzisiaj z nami. Takie lekkie też sp sprostowanie na wstępie, zanim jeszcze rozpoczniemy dyskusję na dzisiejsze tematy. Chciałbym też uświadomić naszym słuchaczom oraz widzom, że Tomek jest osobą niewidomą zaś Iza przeszła już kilka zabiegów, które umożliwiły jej utrzymać wzrok. Powodem licznych zabiegów jest brak żółtej plamki, odpowiedzialny za ostość wzroku i zwyrodnienie siatkówki, oraz niedowidzenie barw. Szanowni goście, zanim przejdziemy do głównego też tematu dzisiejszej rozmowy, w zwyczaju mamy, że zaczynamy od pytania, czego ostatnio słuchaliśmy, i pozwolę sobie w pierwszej kolejności zacząć od Izy. Iza, co ostatnio u ciebie się kręciło na krążkach? Znaczy, ostatnio jakoś nie słucham zbytnio nowych rzeczy, jeśli chodzi o muzykę do gier. Wracam do tego, co sprawdzono i lubiane, czyli między innymi właśnie wszystkie soundtracki autorstwa Olivera de Riviera, bo to jest jeden z moich ulubionych kompozytorów. Naprawdę go sobie cenię, bo jest bardzo innowatorski, jeśli chodzi o projektowanie audio i w ogóle komponowanie muzyki interaktywnej w grach. No więc na pewno słuchałam do y, muzyki do Dying Light 2, którą posiadam na winylu i którą uważam za jedną z bardzo dobrych ścieżek dźwiękowych z ostatniego roku. No i, o, no i oczywiście do A Plague Tale Requiem, czyli kontynuacji świetnej gry A Plague Tale Innocence, y, który, który to soundtrack, soundtrack oceniłam y, jako soundtrack ubiegłego roku najlepszy. No i tego najczęściej słucham. Do Get Even też jego autorstwa. Get Even to jest w ogóle świetna gra, jeśli chodzi o interaktywność, bo muzyka tam i audio ogólnie naprowadza tam gracza. Na to, bardzo co się zaraz... zespojona jest z obrazem muzyka. Tak, jest. tak. Na to, co się zaraz wydarzy. Także dla mnie, jako dla osoby niedowidzącej jest to bardzo pomocne, jeśli chodzi o rozgrywkę. No i przeważnie w... Chyba tego ostatnio słuchałam, a jeżeli ogólnie w pracy jak jestem, to słucham audiobooków, bo muzyk, muzyki już mi się nie chce słuchać, czy tam radia, czy czegokolwiek, to słucham książek. No, bo jesteśmy praktycznie ten sam rocznik, i mi się wydaje, że z tej muzyki już na swojej. na razie do obecnego żywota to się nasłuchaliśmy, ale też jakby trzeba powiedzieć w skrócie jeszcze o Oliwierze, że to jest taki naprawdę nie, nie, niesłychana osoba, ponieważ. To jest chyba jedna z nielicznych osób dobrze mi znanych, jeżeli chodzi o kompozytora, które propagują tą interaktywność. Tak samo jeszcze z Borysławem Slawowem, autorem muzyki chociażby do DVD Original Scene 2 i teraz ostatniej odsłony Baldur's Gate 3. Sądzę, że to są takie dwie osoby, które, ale z kolei Oliver chyba tutaj jest takim pionerem, jeżeli chodzi o bardzo mocne nastawienie na to, żeby ta muzyka no, mocno była zespojona obrazem i też była interaktywna. To o czym ty właśnie znużyłaś i zapowiedzieć. i to też jakby z tego miejsca serdecznie zachęcamy do przeczytania recenzji napisanych przez Izę. Tomku, w takim razie, a co ty ostatnio słuchałeś? E, jeszcze się odniosę do Get Even. E, bardzo żałuję, że to nie jest dostępne i że ten dźwięk nie robi tam takiej dostępności, ale, ale klimat tak. W ogóle Olivier, jak tutaj już było wspomniane, sam uwielbiam. E, ale odnośnie, czego ja słucham, no to są dwie rzeczy. Jedna bardzo stara, druga bardzo nowa, wręcz jeszcze nawet nie zdążyła wykiełkować. E, czy kojarzysz kompozytora David Wise? Oczywiście, no właśnie. oczywiście, Danny cała swera. <laughs> właśnie wróciłem do Davida Wisea, którego Ojej. są traki, i. są niesamowito biorąc pod uwagę, na jaki sprzęt tworzył i jakie tam były limitacje, jeśli chodzi o, o ten sprzęt. To jest. To są dla mnie takie perełki bardzo niesamowite i ja do tego sobie lubię wracać. Więc Donkey Kong oczywiście e, bardzo często u mnie się pojawia. No może ostatnio nie tak często, ale, ale tak ostatnio właśnie wróciłem. E, a druga rzecz to jest gra w sumie, którą testuję, jest w early accessie. To jest e, Astral Ascent, czyli taka. Przy, to, to jest taki roguelike, e, w sumie taki platformer troszkę. Hibernian uh, Games, chyba studio, które się zajmuje tą grą. Nie mam pojęcia, kto jest kompozytorem tej muzyki, właśnie jestem, że tak powiem, staram się namierzyć tą osobę, tudzież ludzi, uh, bo muzyka jest naprawdę niesamowita i polecam, polecam Wam sprawdzić, nawet jeśli nie samą grę, to gameplay, nie wiem, cokolwiek, uh, bo jest, jest to coś, na co nawet moja dziewczyna zwróciła uwagę, ona nie jest jakoś bardzo w gamingu tak uh, mocno jak ogrywałem ten tytuł, to powiedział o kurczę jakby bardzo świetne brzmienie. Bo to jest to jest taki soundtrack bardzo magiczny bym powiedział, bardzo taki orkiestralny z dużą dozą powiedzmy pianina, harfy, jakichś tam w ogóle smyczkowych instrumentów i bardzo przyjemnie to brzmi, naprawdę wywarło to na mnie mega pozytywne wrażenie chyba Dawno nie słyszałem takiego soundtracku od, nie wiem, od czasu, kiedy zagrywałem się w Hadesa, który zrobił dla mnie darem Corp. Jest dla mnie świetnym kompozytorem, który... A przepraszam, że ci przerwę, Tomek, a jak właśnie ci idzie granie w tą grę? Bo dla mnie ona jest mega Mówisz trudna. Mówisz o Hadesie? Tak, więc o Hadesie, hmm, no. Znaczy ja ukończyłem w ogóle. Zostało mi kilka osiągnięć na Steamie do odblokowania ostatnich ale zrobiłem całość. Przeszedłem fabułę, przeszedłem ten... to zakończenie, które jest po fabule, czyli ten epilog. No to jest roguelike, więc on jakby... roguelike'i z reguły są zazwyczaj trudne, chociaż Hades moim zdaniem bardzo wiele wybacza. Ale no jest to gra... co mogę powiedzieć... w której spędziłem o ile dobrze pamiętam, około... To 180 godzin na pewno. I, I są modyfikacje, nad którymi pracowałem razem z Teamem Moderów, które też dodają pewne rzeczy, jeśli chodzi o dostępność. E, niestety nie wszystko. M, co bym chciał, jest tam zrobione, ale. E, ale jest całkiem sporo. E, przynajmniej udało nam się zrobić to, czego. jakby... To co można, jeśli chodzi o obejścia, bo no, niestety. Sam silnik gry nie pozwala chociażby na dodanie e, tekstu na mowę, czyli żadnych tam jakichś takich rzeczy, typu screenerów, do odczytywania, manii i w ogóle. Ale w samym gameplayu no jest, jest ok. No, no, ja po prostu chyba nie jestem e, za bardzo mocna w tego typu grach, dlatego tam co chwila No to, to jest właśnie. Ale... Ja tak e, kiedyś powiedziałem, jak grałem w Hadesa, że jest to pierwsza z gier. E, w, jakby, która udowadnia mi, że uwielbiam umierać. W sensie, jakby to jest mm -hmm. gra, która absolutnie tak. mnie nie od... Tak. Nagradza nawet tym tak, umieranie. Więc, mm -hmm. więc jakby to, to, że ginąłem gdzieś tam w początkowych y, ranach dość mocno, y, to jakby mimo wszystko byłem nagradzany tym, że mimo wszystko wróciłem do, do Hadesu. I, I to było niesamowite, to jest fantastyczne uczucie. Więc no jakby... I można było pogłaskać Tak, celebra. można było. Tak. Zwłaszcza, że teraz jest update, i odkąd wyszło to na PS5, to na PC-cie również wspierany jest DualShock. Więc zaobserwowałem, że niektóre rzeczy są przeniesione, jeśli chodzi o wibracje. Dual e, DualSense, przepraszam, DualSense'a. Mm. W ogóle, Wiesz, ta, to... gra ma, w ogóle mm -hmm. ta gra ma świetne poczucie właśnie humoru, humoru więc chyba do niej jednak, jednak wrócę, nie, bo na razie się trochę od niej odbiłam. Ale na przykład z tym, z tym Cerberem to taka była fajna akcja, że jak ten główny bohater uciekł z tego Hadesu, że znaczy stara się uciec, to, Cer to Cerber tak za nim tęsknił, że zdemolował tak, salon, tak. coś tam było. <grym> tak, tak. No, tak A, ale ten... z drugiej strony pokazuje bardzo no, głęboko rodzinę z, z tej mitologii. Dysfunkcyjną, mhm. tak. Ja, tak. Może to jest trochę złe, co teraz powiem i, i posunę się za daleko, ale Uważam, że jakby sama gra Hades mogłaby być spokojnie lekturą i, i czymś, co powinno się omawiać w szkole, czy, czy, czy nie wiem. Takim przedmiotem, który faktycznie głęboko pokazuje um, mitologię. I naprawdę, tak, tak uważam. Mogę się mylić, ale. Ale co to, to jest. Bo taką dy, na razie sobie dygresję zrobiliśmy, ale to jest ciekawe, co ty zacząłeś, tą mówić, ponieważ ja To jest w ogóle zabawna sytuacja, bo zazwyczaj jest tak, że żadne studia europejskie nie, są, nie były w stanie w, jakby umiejętnie wykorzystać to, co nam da, dała cywilizacja, przynajmniej jeżeli chodzi pod kątem historycznym, tak? Jeżeli chodzi o Europę. No bo mówi, mówimy o dziejach o ogólnej całej kultu, kulturze greckiej, czy starożytnego Rzymu. A, a, sta, a Amerykanie, s, studia deweloperskie stacjonujące w Stanach Zjednoczonych zrobiły świetną teologię i kilka dwóch jeszcze osłon God of War osadzonych prawda, of w tej War. mitologii no, tak. e, e, greckiej. I jeszcze dodatkowo teraz... E, jeszcze kilka innych było produkcji, ale one wiadomo, one się aż tak mocno nie, nie wybiły, nie utkwiły w pamięci graczy. A z kolei właśnie wspomniany przy ciebie Hades, który, który się też doczeka kontynuacji, to będzie pierwsza oh, gra ze, ze studia Super Giant Games, pierwsza tak, kontynuacja. No, ja też. I powiem Ci, powiem ci że y, bo my się, raczej znaczy ja się trochę przyjaźnie ze studiem Supergiant Games i też samym Darenem Koren znamy. Muszę już się kilka do Ciebie odezwać lat, tak, po podcaście. Tak, więc... tak, właśnie chciałem Ci powiedzieć. <laughs> Próbowałem że... się do nich dostać jak a propos za... accessibility, ale wszystko zostało ignorowane dosłownie. Nikt mnie nie załudził. To słuchaj, po, po audycji musimy porozmawiać. Ja ciebie nakierunkuję do odpowiednich tak, osób, i no, to, ale to po audycji, nie ma tu co teraz, wiesz. Po audycji. <laughs> teraz, teraz zostawmy ale może Ale jeszcze a, mogę wtrącić a skup... propos tak, Hades, bo w sumie obie nazwy są poprawne. Hmm. E, to uważam, że studio podeszło do tematu bardzo profesjonalnie i jest co najbardziej śmiała jednak, ale całkiem możliwa interpretacja tego, co, co, co tam było i tego, co się działo. Mówię to, bo jakby powiedziałeś też o serii God of War, która jest jednak troszkę, no troszkę odbiega od, wiesz, od takich realnych rzeczy, czy faktów czy mitów i próbuje gdzieś tam budować swoją historię, co też jest ok bo w rok się zagrywam ostatnio i, i e, uwielbiam. E, natomiast e, Hades, świetna interpretacja całości, jeśli chodzi o historię. Dlatego tak bardzo nie mogę się doczekać e, dwójki, zwłaszcza, że studio obrało sobie za cel, e, żeby główne postacie, którymi kierujemy, no bo w tym momencie mówimy o głównych postaciach, jako że Hades 2 już jest na horyzoncie, są postaciami Naprawdę nie bardzo znanymi takiemu przeciętnemu użytkownikowi, który niekoniecznie dogłębnie zna mitologię grecką. No bo i Zagreus, i teraz jest ta księżniczka w dwójce, to, to są takie osoby, które gdzieś tam, no, nie bardzo się o tym mówiło. Wiadomo, że każdy zna Zeusa i, i tam wiele innych postaci. Natomiast uważam, że to jest świetne podejście do tematu. Tak, tak, no, no bardzo kreatywne głowy siedzą tam w studiu, to trzeba im przyznać. E, dobrze, to ja jeszcze tylko ze swojej strony dodam, co ostatnio słuchałem, chyba, że ty jeszcze to... Nie, nie, to były takie dwie <laughs> Super. To na pewno, drodzy widzowie, słuchacze i słuchaczki, jeżeli będziecie nas oglądać lub słuchać na YouTube, to pod opisem będą wszystkie rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy w kwestii słuchania. Zaś, jeżeli chodzi o mnie, to ja słuchałem ostatnio Gran Turismo 2, Original Game, Soundtrack, Masahiro Ando i Samu Ohira. No po wielu miesiącach poszukiwań oraz pomocy ze strony dobrych duszyczek, do domowej putoteki dołączył album z drugiej odsłony Gran Turismo, który które no, uważane jest za kamień milowy w branży muzycznej, jeśli mówimy o grach wyścigowych. No, pierwsze dwie odsłony cyklu gier no, Gran Turismo posiadały nietuzinkową oprawę audio, nastawioną na rock progresywny, a momentami nawet jazz oraz rock and roll. No i tutaj muzyka Masahiro Andoraz i Samu Ohiry, no na zawsze zmieniły oblicza muzyki do ścigałek i polecam bardzo ten, ten album. Pozycja naprawdę warta, warta grzechu, nie pożałujecie zaś jeżeli chodzi o drugi tytuł to jest Tekken 5, Tekken Dark Resurrection, Original Soundtrack Kohta Takashi, Keiji Okabe Noboyushi Sanogi Sano i no naprawdę wielu innych znamienitych kompozytorów, na których nie starczyłoby dzisiaj czasu, żebym wymienił no ścieżka dźwiękowa do trzeciej od, odsłony Tekkena przez wiele lat była uważana za taki niedościgniony wzór trójwymiarowy bijatych w kwestii oryginalności a także zapadających tematów muzycznych, no do do czasu kiedy pojawił się nowy król żelaznej pięści no piąta odsłona Tekena przyniosła nie tylko powiew świeżości do cyklu, ale także bogate w elektroniczne brzmienia kompozycje, którym nie jeden kompozytor by pozazdrościł w moim osobistym rankingu niedościgniony lider, jeżeli chodzi o muzykę do trójwymiarowych bijatek, bo ja jednak jestem ogromnym sympatykiem z serii Street Fighter, jeżeli chodzi o muzykę, a i to zawsze będzie w, serdusz, w serduszku głęboko. Dobrze, Szanowni goście, no dzisiejszym tematem rozmowy jest dźwięk w grach, postrzegany przez niepełnosprawnych graczy. No i jak osoby niewidome, niedowidzące, postrzegają audio w grach wideo? Ja sobie tylko taki starałem się sobie zrobić research i powiem: nie wiem, jakie te statystyki na dzisiaj mają odzwierciedlenie, ale. Oglądałem jedną z konferencji Adrien Kozmiński, która zrobiła konferencję o tym, jak przełamywać bariery dźwięku, jak dźwięk w grze może poprawić dostępność. Cały film jest dostępny do przesłania i obejrzenia w internecie na YouTube. Film pochodzi z 2017 roku. I co mnie zaciekawiło, właśnie na jeden z slajdów tej prezentacji, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia, Ogłosiła, że w 2014 roku było dotychczas 39 milionów niewidzących osób, zaś w 2012 roku 285 milionów niedowidzących. Przypuszczanie te statystyki troszeczkę na pewno wzrosły do tego cza czasu, jednak to też jakby pokazuje obraz tego, jak jest to troszeczkę niewykorzystany potencjał dla osób, które no, chciałyby zagrać, ale jakby nie mają tej możliwości. Oczywiście, na szczęście to się zmienia, i pewnie Tomek i Iza więcej na ten temat powiedzą. I zadam po prostu pytanie od razu do, do was i zacznę może od Tomka, jak osoby niewidomie niedowidzące postrzegają w audio w grach wideo, Tomku. Miałem się odwołać a, a propos twojej muzyki, bo tylko tak dygresyjnie powiem, że sam jestem fanem Jasne, Fighterów. Jesne. Ograłem tego ograłem tego mnóstwo, chociaż bardziej moimi ulubionymi tytułami są raczej rzeczy od SNK: czyli Samurai Shadown, The Last No nie, Blade. no oczywiście. King of the Fighters. Ja wolę raczej chyba wiadomo. The Last Blade, dwójkę, albo Samurai Shadow. Um, Aczkolwiek Street Fighter to soundtrack moim zdaniem miażdży z y, Street Fighter Alpha 2. Bardzo lubiłem ten soundtrack. Ja z trójki z kolei mam. <laughs> to są ci, chyba ja trochę inne brzmienia. Ubiegłeś... <laughs> tak, to są kopie. Ale, ale, ale uwielbiam tą dwójkę. Mimo, że w ogóle prywatnie jestem człowiekiem bardzo bluesowym, rockowym, e, rock'n'rollowym, progresywne brzmienia również, bo sam grałem w zespołach progresywnych i, i, i tam różnych. No ili. i na perkusji grasz przecież też przy tak, okazji. Tak, przy okazji. I, i, I śpiewam, niestety, ale to inna sprawa. E, to się chciałem odnieść a propos tego. E, także bardzo rozumiem Twoje wybory muzyczne, jeśli chodzi o ostatnie rzeczy. Gran Turismo Sam nie znam, ale chętnie się zapoznam, bo powiedziałeś o progresywnych brzmieniach, więc tak, to, to już. Tak, myślę, że będziesz w siódmym to, to już lubię. E, a co do Twojego pytania. Wiesz, to, to ciężko powiedzieć, bo. Audio w grach, w sensie w ogóle sound design, yy, muzyka czy dubbing to są dla mnie w ogóle osobne kategorie, które oczywiście składają się na pewną całość. Yy. To może sobie podzielmy to, wiesz, trochę o muzyce, troszeczkę jakby o sound designie i na przykład o tym trzecim, tak, na takie trzy segmenty. Znaczy, może sama, tak sama muzyka w grach przede wszystkim robi dla mnie, jako kogoś, kto nie widzi, robi naprawdę dobry, znaczy dobry, to zależy, ale powinna robić dobry nastrój. Um, i, I tym dla mnie jest muzyka w grach, która powoduje, że mój nastrój jest bardziej konkretny w w stosunku do sytuacji, która się dzieje akurat. Um, voice acting slash dubbing zwał jak zwał, to jest rzecz, która dla mnie też jest istotna, chociaż nie aż tak bardzo, bo to jak sam wiesz, zależy od gier. Niektóre ten Voice Acting mają, niektóre nie. I jakby dla mnie nie oznacza to, czy gra jest dobra, czy nie. Um, a sam, sam sound design. To jest chyba dla mnie coś najbardziej ważne, bo. No, jakby on sprawia, czy mogę w coś grać, czy nie. Posłuszmy tutaj za przykład Hades od Super Giant, który ma bardzo solidny, świetny sound design, gdzie słychać bardzo wiele rzeczy. Od ruchów bohatera, wszystkich, praktycznie, przez ruchy przeciwników, również chyba wszystkie. Po no nie wiem, elementy otoczenia, które również mają swój dźwięk, no nie wiem, klasyczny długopis, w sensie no klasyczny ten, nie wiem, czy to długopis, czy coś tam, którym Hades sobie tam notuje za biurkiem, to już pozwala mi wiedzieć, gdzie jest, gdzie jest ta postać. Także już... Osadzona tak, jest. Jakby te mm -hmm. mogą, mogą się okazać małe takie, nieznaczące, ale dla mnie to... To jest coś bardzo ważnego w grach, bo jakby wiem, gdzie są dane obiekty albo e, coś NPC, z którymi mogę wejść w interakcję. E, więc sam design jest bardzo ważny. E, Im więcej w nim szczegółów, tym lepiej. Hades się bardzo dobrze wybronił, bo tam nawet słychać e, wszelkie nagrody, które wypadają na koniec komnaty, i, i każda nagroda ma zupełnie inny dźwięk. E, i to jest niesamowite. Czy, czy to znaczy, że to jest perfekcyjne? Oczywiście, że nie. I tam można byłoby zrobić wiele więcej. I mam nadzieję, że. Drugi Hades to zrobi. A myślisz, że celowo to zostało nie. zrobione? Bo ja ci przerwę, jest jeszcze taka ciekawostka, mo, może wiesz bo też nie, bo jakby za cały sound design i całą, wiadomo, że całą muzykę, ale za sound design też wiem. również był odpowiedzialny Darin Corp. I to jest właśnie tak, ciekawe. Ale nie sądzę, że to było zrobione specjalnie. To znaczy, ja myślę, że to jest człowiek e, perfekcjonista, który chciał dopracować tak, szczegóły. Na pewno. Mhm. E, kiedyś chyba do niego pisałem, a propos a propos tychże właśnie szczegółów, ale nie dostałem odpowiedzi, więc więc po podcaście. To, 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 tak jest, to się zmieni <grym> po podcaście. <grym> A, aczkolwiek <grym> mam nadzieję, że drugi Hades to poprawi i będzie tych tak zwanych audio cues, czyli tych podpowiedzi dźwiękowych jednak więcej. O tych znacznikach znaczy, tak. dźwiękowych, tak, dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak. A, więc... Ym, Zrobiło to dobrze Naughty Dog, jeśli chodzi o The Last of Us serię, czyli Edward tak. Y którą ukończyłem całą serię, I, i dźwiękowo jest rewelacyjnie. To jest jakby dla mnie przykład, jak powinno się robić gry, jeśli chodzi o sam y dźwięk. Mimo, że The Last of Us nie jest moim zdaniem w 100% dostępna dla osób niewidomych, bo. System nawigacji, który został tam użyty, i raczej ten, to wspieranie nawigacji prowadzi tylko do głównych punktów historii. Znaczy to tylko tyle, że pewne rzeczy poboczne nie są tutaj ujęte, jeśli chodzi o samą nawigację, więc trzeba sobie szukać na własną rękę. A to już nie jest tak bardzo dostępne. Ehm, niestety. Ragnarok również zrobił taką robotę, jakby dość podobną, tylko że zrobił dużo mniej, więc yy, niejednokrotnie dziewczyna miała yy, napięte nerwy, jak kolejny raz mówiłem, możesz mi pomóc, bo tu jakaś zagadka, która nie miała wystarczająco dostępności, żeby, żeby ją przejść. Yy, niestety, co Naughty Dog zrobiło lepiej, bo nawet jeśli jest, jest zagadka bardzo trudna, to jest opcja pominięcia zagadki. Oczywiście ja, ja nigdy z tego nie korzystałem, bo akurat w tych grach, moim zdaniem, wszystkie zagadki są dostępne. Tu mi się akurat przypomina mój stream z The Last of Us Part 2. I tutaj zachęcamy do śledzenia. Tomka. będzie link w opisie, oczywiście. To akurat zrobiłem. To akurat zrobiłem, wiesz, ale miałem problem z kablami. Był kabel, który trzeba było podnieść i przejść pod nim. I wszystko byłoby pięknie, tylko, że jakby Eli nie chciała przejść. I miałem takie, o co chodzi? I ktoś mi napisał akurat właśnie z oglądających, musisz kucnąć, bo ten kabel jest tak, że go głową strącasz, jak idziesz. I to była taka jedna rzecz, która właśnie nie jest zrobiona, jeśli chodzi o audiodyskrypcję. Czyli czegoś, co zostało dodane w The Last of Us Part 1, co już jest moim zdaniem krokiem milowym w grach, że jest audiodeskrypcja. Niestety tylko w przerywnikach filmowych i to nie tych na silniku gry, a po prostu w filmikach. Ale jednak to już, już sporo zmienia. A taka ciekawostka za audiodeskrypcję odpowiedzialny jest Netflix. Taka a propos. O. o, który zawsze ma dobre odniesienia. No, Mimo że ostatnio się nie lubimy z Netflixem, ale, ale audio ma dobre. E, więc reasumując, bo tak troszkę sobie zboczyłem gdzieś tam, jak to ja, niestety. Zaraz wrócimy na właściwe tory, <laughs> ale, ale nie chcę ci przeszkadzać. Reasumując mm -hmm. w grach, sound design jest dla mnie bardzo istotne i przede wszystkim, co jest bardzo, bardzo ważne, Przestrzenność, czyli stereo. Żyjemy w czasach, kiedy grafika jest na niezłych obrotach, że tak to powiem. Skromnie to Skromnie, powiedziałem. No ja bo ja nie <noise> widzę tej grafiki, więc tak nie umiałem konkretnie. <głos> <wiesz>. <głos> Może dlatego. E, ale e, jeśli chodzi o dźwięk, bardzo często w grach jest dźwięk mono. Sama muzyka jest w stereo, ale jakby cały sound design i wszystko, co się dzieje dookoła, jest w ogóle w mono i mnie co zastanawia. Dlaczego? No właśnie, chciałem się ciebie spytać, bo też jest co, bardzo mocno tknęły mi twoje słowa, kiedy rozmawiałeś z, z Ryszardem podczas audycji, a ja jestem. Jestem tak samo fanem jak ty, b, b, b mapów, całych no, beatmapów, całych beatmapów i ti, 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 Teenage oh. Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Jest fan, fantastyczny, ale ty tam zauważyłeś rzecz, którą, na którą ja w ogóle kompletnie nie zwróciłem uwagi, wiadomo z jakiej prawdopodobnie z jakiej <laughs> przyczyny, że dźwię, że dźwięki, że podobno dźwięki są tam, no jednym słowem y, spartolony. No. Porównałem do TMNT czwórki na SNESie. Gdzie tam było stereo? naprawdę. Tam nawet zastosowali, gdzie to jest, no, gra z lat 90. Nie dość, że tam było stereo, czyli była ta przestrzenność, to znaczy to niewiele pomagało, może aż tak, bo nie było takich detali. Zresztą w Shredder's Event też ich nie ma, więc jakby nieważne. Nie było detali typu, że słychać kroki postaci twoich kroków w sensie i przeciwników, ale stereo jednak było. Natomiast Shielders' Revenge, no. Ja już to mówiłem i, i będę się powtarzać. zostawia wiele sam, do życzenia. Sama jakość sound designu jest moim zdaniem kiepska. Nawet każda broń ma taki sam dźwięk ataku i, i uderzenia w przeciwnika, a jednak bronie się różnią, więc dźwięk też powinien. Eee, jedynym plusem jest soundtrack, który chociaż naprawdę niezły moim zdaniem, trochę kalkuje stare gry i gdzieś tam powtarza pomysły. No nie jest wybitny. Tak, to jest taki list miłosny troszeczkę dla fanów. E, ale jak ja to rozumiem, e, nie, me... wiesz, bo to jest fajnie. M, tak. Jakby pisanie listów miłosnych jest okej. Okay. Sam bym to robił, gdybym umiał pisać normalnie. E, ale jakby w pisaniu listów miłosnych jest dobre, to jeśli się nie powtarzamy i nie, nie kalkujemy tego, co było tak. kiedyś. Nie? A ja tu czuję kalkę. Tak, i... Zgadzam się, tak. No niestety. Właśnie jedna jeszcze taka, zanim oddam głos mnie jedna rzecz mnie jeszcze taka zainteresowała odnośnie tego, co teraz rozmawiamy, czy ty masz takie wrażenie, bo ty jesteś graczem, który ma jednak swój bagaż, doświadczenia, mnóstwo gier ogrywałeś za dziecka też w salonach? My oboje, chyba nasza cała trójka tutaj w salonach mnóstwo godzin spędziła. Ja nie. Okej, okay, no to, że ja powiem, przepraszam i jesteś udosobniona tutaj w, w tej chwili, ale mam takie masz takie wrażenie i tak samo jak miałeś ok okazję, na tyle, ile ci było w w tych latach. 80., 90., i w 2000 już grać, i widzisz jakby ten przeskok technologiczny. Czy zauważyłeś, że czy coś się zmieniło na przykład dla, dla osób, które są niedowidzące albo niewidome, jeżeli chodzi o osadzenie muzyki w grze na takiej zasadzie, że. Mm, Mówiłeś też o tekstowych grach. Wiemy, że japońskie rpg bardzo... Te pierwsze były bardzo mocno osadzone, jeżeli chodzi... O, no wiadomo, jeszcze ty, ty sprzęt nie, jakby nie dawał takich możliwości, ale chodzi o muzykę, że ty jesteś w stanie, słysząc muzykę, poczuć na przykład emocje tych bohaterów, nie widząc ich na przykład? Ty, ja, ja myślę, że niewiele się zmieniło, bo nie, nie wiem, jakby jak tak... Yy... Prześledzę sobie teraz w głowie tą drogę, to może to jest oczywiście, nawet na pewno to jest dość osobiste wrażenie, ale ja zawsze byłem w stanie wyczuć klimat dzięki muzyce i nieważne, czy to jest gra 8-bitowa, 16-bitowa, 32, czy, czy to jest gra współczesna. Mi się zawsze podobało. Mój brat dużo grał w RPG i w różne rzeczy ogólnie. E, dlatego jakby chyba od zawsze już mi się w sercu, że tak powiem, w, wkroił i już głęboko w tym sercu jest i zostanie było łamacu. E, to jest takie, wiesz, może taki patos trochę tutaj poleci, nie? No bo jednak... Nie, dajesz, ja jestem ogromnym fanem, no bo ma cudę, Tak więc może. Ale jakby stare części Final, Final Fantasy, jak mój brat je ogrywał, zawsze czułem jakąś tam emocjonalność. A propos sytuacji, i nieważne, że to była gra, która na pc niestety używała MIDI, w przeciwieństwie do konsolowych odpowiedników, co jest dla mnie dziwne, ale okej. Okay. I jakby od tych czasów do teraz muzycznie niewiele się zmieniło, więc nie wiem, mam wrażenie, że to chyba dobrze. Że muzyka od zawsze gdzieś tam była w świadomości twórców i od zawsze próbowała i robiła co mogła, żeby wywołać emocje, i to się raczej nie zmienia. Pewnie tak, ale ja mam takie, takie dygresje, wybaczcie, drodzy słuchacze, słuchaczki widzowie. Ja mam takie wrażenie, że te ograniczenia sprzętowe, jakie były w latach 80. -tych, 90., -tych, pozwoliły bardziej w tamtym czasie uruchomić kreatywność tych kompozytorów. A to tak. Teraz mam tak. takie. Mam teraz takie. Pewnie macie oboje takie wra, też wra, wrażenie, że mm, teraz, jak mamy po prostu dostęp, jakby do praktycznie do studiów nagraniowych mamy oczywiście bazę sampli które pozwalają na imitację naprawdę jeden do jednego czasami niektórych instrumentów ale dalej nie mamy do czynienia jakby z nagraniem żywego człowieka i tego ciepła z brzmienia jeżeli chodzi o instrument to ja mam wrażenie, że ta no ja nie jestem po prostu dużym zwolennikiem tego żeby muzyka filmowa bardzo wchodziła w sferę audio w grach wideo to znaczy gdzieś tam jest ten element pewnie potrzebny w scenkach na przykład, za bardzo też że są te patetyczne, monumentalne te, te utwory czasami. Nie jestem już bardzo fanem, ponieważ gdzieś się zatraca ten duch, tego romantyzmu, bo jak sami na pewno kojarzycie te lata 80-90, szczególnie jeżeli chodzi o japońskie produkcje, one były bardzo osadzone w romantyzmie. Tak jak mówimy o muzyce Johna Williamsa, która jest mega melodyjna, ale ona wynika z tego, że ona mocno była osadzona z tego epoki romantyzmu, gdzie, te, gdzie głównym jakby elementem zawsze była ta melodia, tak? A dziś ja mam takie wrażenie, że dziś to już no mocno dziś się, za, że to powoli się zanika, niestety. Chyba tak, takie, chociaż to odczucia. też e, jakby są produkcje, którym się to udaje i to naprawdę dobrze brzmi. Tak, i... Bo... oczywiście, no Bill McCurry, God no, na rok Ragnarok to jest też no dobry właśnie. przykład, że on to umie, umie to zbalansować. Tak, tak? ale że właśnie widzisz, tak. bo to jest to, że mamy jakby większe możliwości i technologia jest na wyższym poziomie, więc wychodzi tego więcej, a kiedyś no, gry były jednak troszkę gdzieś tam bardziej niszowe. Niszszowe, tak. I tak, może dlatego zwracaliśmy na, na to mhm. tak bardzo uwagę. Ja, ja do dzisiaj pamiętam jakby cały chyba motyw z intra do Castlevania, chyba dwójki na, na, na Nesie. Opo. I to jest. Proszę. To brzmiało dla mnie jak sonata, nie? Ośmiobitowa. To, to tak, było po prostu tak, takie otwarcie, tak. które wywala mnie po prostu z butów. I. Vampire Killer. Tyry, tak. Dokładnie. O, no to no, już to już no. mamy jakby tak. E, ale <grym> jakby w ogóle Castlevania są niesamowite, jeśli chodzi o o, o soundtrack. E, w ogóle pewnie jako gry też, tylko no niestety jeszcze nie powstały takie, które byłyby grywalne dla mnie, e, a niestety, bo bardzo chciałbym jak wszelkie Metroidvanie sobie ograć. E, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. E, w każdym razie uważam, że faktycznie kiedyś ta muzyka była bardziej przemyślana, bardziej konstruktywna i twórcy, jakby wiedząc, że mają duże limity, robili wszystko, żeby wycisnąć z tego maks, a dzisiaj mamy mnóstwo narzędzi i tego jest bardzo dużo. I trzeba się nałowić, żeby te perełki znaleźć pośród tego. Ale to jest chyba jak we wszystkim, nie? W książkach, muzyce, w filmach. Mm -hmm. To teraz jest trudno coś fajnego odkopać. Tak, tak. Sądzę, że to jest inny te temat na dyskusję. O, 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 na pewno. Um, z miłą chęcią może się kiedyś dasz ponownie namówić. E, Iza, jak na przykład ty z twojej perspektywy postrzegasz, jak osoby niewidome, niedowidzące postrzegają audio w grach wideo? No ja jestem osobą niedowidzącą i z racji tego właśnie... Y Polegam na zmyśle słuchu, gdyż mam wyostrzony słuch z racji tego, że mam słaby wzrok. To jest naturalne, bo to się, ta cecha się nazywa kompensacją. I dla mnie, sound design to jest kluczowy element, jeśli chodzi o, o to, czy gra będzie dla mnie grywalna, czy dostępna, czy mnie zaciekawi i tak dalej. No właśnie, dobrze zaprojektowany dźwięk oprócz dużego wkładu w imersję, jako, ta, jako takiej. Pozwala mi zlokalizować przeciwników, na przykład, czy zorientować się, w jakim miejscu jestem, co się za chwilę wydarzy. To jest, dlatego dobrze zaprojektowany sound design jest bardzo pomocny, również dla graczy niedowidzących. Na przykład, bardzo dobrym przykładem jest tutaj chociażby opcja izolacja, która jest genialnym horrorem, i, i ile razy, ilekroć w niego gram, się boję tak samo. Ponieważ ksenomorf, czyli, czyli obcy, główny nasz antagonista, się może pojawić dosłownie w, każdej, w każdym miejscu i w każdej chwili, więc człowiek cały czas jest napięty, że tak powiem, w ciągłym napięciu. No i właśnie lokalizacja tego przeciwnika polega głównie na zmyśle słuchu. Bo wydaje bardzo dużo odgłosów charakterystycznych. Słychać go jak się tłucze gdzieś tam w tych przewodach wentylacyjnych, gdzieś tam po, tej, po tym statku gdzieś tam sobie łazi, wydaje jakieś dźwięki tam ryczy, syczy i tak dalej. No i wystarczy tylko posiedzieć w jednym miejscu i posłuchać po prostu, gdzie on się znajduje i czy można, się, czy można iść dalej. Wtedy można zdecydować, właśnie czy poruszać się dalej, czy nie, czy, czy się schować jeszcze cały czas. O, oczywiście. Mamy do, do dyspozycji taki radar, który go lokalizuje, tak jak było w filmach o obcym, no ale nie dość, że on wydaje dźwięk i może w, pew, w, pewnym, w pewnym momencie przywabić tego obcego i który może nas zabić, bo jego się nie, nie da zabić, ale on nas bardzo łatwo może, może właśnie uśmiercić, i jest to chyba gra, w której dostałam osiągnięcie, chyba za 80, chyba 8, nie, czy za ponad 100 chyba śmierci. Dostało się osiągnięcie po prostu na Steamie, no także ba, bardzo często się tam ginie, no, no ale wracając właśnie do tego jak go wykryć, to lepiej polegać na zmyśle słuchu, bo to jest, daje większą frajdę niż wgapianie się w jakieś tam punkty na ekranie radaru, moim zdaniem jest to ciekawsze. Uh -huh. Uh -huh. A powiedz mi, to, to pytanie, które też zadałem wcześniej Tomkowi: jak ty na przykład postrzegasz te zmiany? Czy ty postrzegasz jakieś, widzisz yy, i słyszysz oczywiście te zmiany, w, jeżeli chodzi o sferę audio w grach? Czy ona się w jakiś sposób zmi zmieniła na, na przestrzeni tych na przykład 20-30 lat? Widzisz jakiekolwiek różnice? Słyszysz oczywiście te, te różnice. No, no. Nie wiem jeszcze, że mówiąc, bo nawet yy, zwróciłam uwagę też, że w, tak, w starszych grach, na przykład w Quake'u, są takie znaczniki audio, które yy, ostrzegają o niebezpieczeństwie. Także. Yy, tak, tak to nie były na pewno celowo stworzone dla niepełnosprawnych graczy, tylko tak ogólnie dla każdego gracza. Yy, no, no a teraz, no. Na przykład w takim The Last of Us yy, Part 2. Są to wszystkie znaczniki audio, które każdą czynność potrafią podkreślić, oznaczyć, żeby, ta, żeby osoba niewidoma czy niedowidząca wiedziała, co robi, coś tam, czy coś podnosi, czy tam walczy, czy kuca, na przykład siedzi, cokolwiek. Także no, jest na pewno duża zmiana, jeśli chodzi o postrzeganie dostępności jako takiej, ale no mówię, nawet starsze produkcje też jakoś dawały sobie z tym radę. No nie mówię, że na przykład osoba niewidoma mogła grać w Quake'a, ale no ja jako niedowidząca osoba bardzo sobie ceniłam te wskazówki audio, które tam się pojawiały. Mm -hmm. No, to jest na pewno, co też Tomek e, już zdążył powiedzieć. To wydaje mi się, że bijatyki miały bardzo mocno, dobrze osadzone dźwięki. Uh, to cały sound, tak, sound design. tak tak był... No nie, mm -hmm. no, nie, no nie, ja nie, nie, akurat, za proszę, proszę. No, wbiotyki, które ja tylko pograłam jako dziecko, bo no, wtedy akurat tam kuzyni mieli tego typu gry. mi tam gry wideo wtedy nie ciągnęły, ale wiadomo, że coś tam, czasami coś tam się zagrało. No to pamiętam, że, że wtedy yy, w, w tego typu grach właśnie... Yy, każdy cios, czy każdy, czy każdy przeciwnik to był inny dźwięk, także po tym też można było łatwo sobie tam kojarzyć, co się dzieje. Mm -hmm. A to pani też może jakoś taką grę ze wczesnego dzieciństwa, jak zaczynałaś sw swoją przygodę z grami wideo, e, gdzieś e, zapisałaś jakaś pozycja, która mocno e, utknęła w twojej pamięci, jeżeli chodzi o właśnie sferę audio. Byłabyś w stanie tak teraz z pamięci sobie powiedzieć? Nie, na, na przykład Super Mario Bros tam też jest różnorodność dźwiękowa bardzo, yy, bardzo ładnie pokazana albo Pacman chociażby Mhm. Okej. Okej. a na przykład fak faktycznie można powiedzieć, że biblioteki to są takie tytuły, które mm, Ba jakby Dbają o to, żeby ten sound design był ba bardzo, że jest na tyle dobrze osadzony, że osoby, które są właśnie niewidome albo niedowidzące, mogą bez problemu, czego ty jesteś najlepszym chyba tego dowodem, bez problemu właśnie ogrywać takie, takie tytuły. Wiesz co? To zależy. Z reguły tam jest niezły sound design. Jak sam kojarzysz, może, nie wiem. Nawet Street Fightery <grym> tak, <nie> mają <grym> dźwięki do bardzo wielu rzeczy chociażby do pasków, które się ładują. Do specjalnych pasków. E, także z reguły bijatyki mają fenomenalne udźwiękowienie. Może też dlatego, że one są, jakby wiesz, no gdzieś tam. Wlimitowane. Jęki, uderzenia, wszystkie. No, może. Są... To... Pełnią bardzo ważną Ta, rolę. No, może poza serią Tekken, która jest udźwiękowiona bardzo katastrofalnie, i to jest w ogóle. O, zgodzę się z tym. Tekken ma bardzo, bardzo kiepski sound design i to się nie zmienia na przestrzeni lat. Absolutnie. Tam jest bardzo mocno nastawione na muzykę jest. niż na, na dziecko. Tak, ale dźwiękowo jest tutaj katastrofa. Bardzo żałuję, bo trójwymiarowe Bijatyki... Sam jestem fanem chociażby Soul Blade'a. O nie, to... oczywiście. Cudowna, najlepsza pierwsza moim na PlayStation. To jest chyba w ogóle najlepsza gra w historii, przynajmniej dla mnie. Ostatnia część. Trochę się zbliża moim zdaniem i jest fajna, chociaż tutaj akurat twórcy zrąbali konkretnie, bo dźwięk jest mono. A okay. dziwne, bo w Soulblade na przykład wstrzymać. wszystko było w stereo, w czwórce było w stereo. E, Także oni tak jakoś nie wiem, nie, nie wiem co tam się zmienia w tych ich silniku, ale, ale raczej kiepsko. W każdym razie Soul Soulblade'a bardzo dobrze wspominam. Ale w bijatykach no, generalnie dźwięk jest dość istotny. Poza tym, walczymy, wiesz, na zamkniętych arenach. Nie mamy tutaj otwartego świata, więc tam można pewnie pakować też w dźwięki, w różne akcje. A Mortal Kombat sądzisz, że miał też dobry design? Zazwyczaj mm -hmm. tak. Znaczy, ja pomijam te, te nieszczęsne części, które tam powychodziły. Bo to ten Deception, Armageddon, i te, te różne. Okay. Czwartej też nie bardzo lubiłem, szczerze mówiąc. Ja jestem no, fanem akurat trójki tego... Ultimate. A, tak. Chociaż wiesz, dziewiątka i jedenastka starałaś się chyba naprawić te lata. Lata, jakby tytułów, które dla fanów serii, no powiedzmy, To Jakoś tak sprytnie dziesiątkę ominąłeś. No. Wiesz co? No, po, po, że tak, dyplomatycznie byłem ja już Nie, domyśliłem, że... ale nie, no. nie, że nie, nie, ogrywałem w ogóle, więc... No to nie, nie? Do dwie. Okay. nie, 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 Powiem tak, oprócz całej tej mechaniki, jaka tam też do, y, powstała, no bo na bazie jakby tej mechaniki i później jedenastka się opierała, ale mam wrażenie, że w dziesiątce starało się na nowo znowu koło zrobić, mm -hmm. wiesz, stworzyć też nowe postacie, które niekoniecznie miały... Jest bardzo źle? Jest to, jak, jak to mi... Dło... Nie, znaczy to tak so, w porównaniu, nie? Do w... dziewiątki chociażby. No, bez porównania, bo dziewiątka, już starała Lubiłem. się... Jak jak to popularnie dźwięki. Tak, ja Aż mi się Mortal też Kombat w film przypomniał nasz stary, klasyczny. A tak. Jedynka, tak, tak. jedynka, jedna z najlepszych adaptacji w przedstawie gier To nie było idealne i tam wiadomo, Ale, ale na tamte super. lata, no wiesz. Proszę cię, no Street, Street Fighter, wiadomo jaki był film, a za z kolei pełnometrażowy, fabularny film na podstawie Mortal Kombat. No ale też umówmy się, to były takie dobre czasy, kiedy na porządku dziennym filmy akcji były nastawione mocno na te sztuki walki. Tak więc to był dobry moment, żeby stworzyć te, taki film teraz. Sztuki walki, ja mam wrażenie, że zostały bardzo mocno zapomniane. No, niestety. Ja, wychowaliśmy się w czasach, gdzie Jackie Chan, oczywiście Jean-Claude Wada i wielu, wielu innych zna znamienitych y sztuk mistrzów, prawda? Tych sztuk, że tak powiem, Dalekiego Wschodu y byli i. Ja mam wrażenie, że to gdzieś zostało teraz zakopane. Po prostu zmienia, zmieniły się też gusty takie. akcji. Może dużo już gdzieś tam. Być może. By, Kiedyś może. to było nowatorskie, jakby... nie wiesz? Jak się zrobiło taki Oj, film tak. na podstawie gry. No to wow. Mimo, tak, że większość w ogóle nawet nie wiedziała, tak. że taka gra jest, wiesz, gdzieś tam. Tak, tak, tak. Dobrze, bo ja, ja bo uwielbiam też schodzić dy, dygresję i coś czuję, że nam się już dzisiaj trochę przedłuży tam, tą audycję, tak, więc z, z góry przepraszamy was, drogie słuchaczki, dro, drodzy nadzieje, słuchacze. Ale zbudzimy. pytanie. Nie, nie. no, Ja myślę, że bardzo ciekawa nam się rozmowa wywiąza wywiązała. A ja mam do Was jeszcze pytanie, co to są te, te znaczniki dźwiękowe? Bo niektóre osoby, które e, e, oglądające, słuchające nas, pewnie nie wiedzą za bardzo i po, e, pozwolę sobie od Izy. A Iza, co to są te znaczniki dźwiękowe? Jakbyś mogła wytłumaczyć w kilku słowach. To są po prostu dźwięki przypisane konkretnej czynności, y, którą postać robi w grze. Czyli na przykład. Y Podnosi jakiś przedmiot, to jest tam jakiś dźwięk. Porusza się, trafia na jakąś tam przeszkodę też jest dźwięk inny. Walczy to też są inne, inne dźwięki. Czy lokalizacja przeciwników jest tak też oznaczana często. I właśnie znowu wrócę do The Last of Us, części drugiej, bo jest to bardzo dobrze to tam, moim zdaniem, zrobione. Wystarczy tylko po prostu posłuchać sobie takiego audio, audio, audio przewodnika, takiego jakby słowniczka audio, czy jak, jak to tam nazwać, z tymi wszystkimi dźwiękami dla konkretnych czynności, no i potem postać, która słabo widzi, czy, tam nie, czy też niewidoma, to orientuje się po prostu, co robi, co, co robi w grze. Jest też na przykład bardzo fajnie, fajnie to stworzone tam taka opcja, że. Przeciąga się palcem po, po tym dotykowym przycisku na kontrolerze, i wtedy gra informuje słownie, czy postać na przykład kuca, stoi, czy siedzi, kuca właśnie w wysokiej trawie, czy w niskiej trawie, czy się czołga. To, to bardzo mi odpowiadało, bo sobie też właśnie włączałam tę funkcję. I jeżeli też podnosił dany przedmiot, czy, czy amunicję, czy, czy, czy cokolwiek to informowało jednocześnie, ile sztuk danej broni, czy amunicji, czy jakiegoś innego przedmiotu się podnosi. I też właśnie mi to bardzo, bardzo mi to właśnie służyło pomocą. Kiedy grałem w tę grę, ja w ogóle muszę się tutaj pochwalić, że napisałam cały artykuł o dostępności tej gry. I rozmawiałam z dwoma z dwoma konsult, konsultantami dostępności. Udzielili mi szeregu bardzo ważnych informacji dla tego artykułu. Jestem im za to bardzo wdzięczna. No i naprawdę uważam, że ta gra jest. Ja... Koniecznie muszę, sp muszę sprawdzić, przemy... koniecznie. Nie słyszałem o niej. <laughs> W zmianie tak. ci później pod, podeślę, e, to, e, Tomku. E, ty rozmawiałaś też ze z Steveem st, e, Nie, on się do mnie niestety nie odezwał. Chociaż napisałam do niego, rozmawiałam okay, z okay. Janem Hamiltonem i z Brandonem Colem, czyli Super Blindmanem. No, także naprawdę uważam. Który swoją drogą był odpowiedzialny za dostępność dla niewidomych. Tak. On oficjalnie w ogóle pracuje w ekipie na DIDOK, z tego co tak, wiem. Tak, właśnie. Właśnie. no i uważam, że ta gra jest rewolucyjna pod względem dostępności dla różnych graczy z niepełnosprawnościami. Ty tobie mówiłeś, że nie jest tak do końca dostępna, jako niewidomy gracz to pewnie tam inaczej to odbierasz, ale dla mnie uważam, że to jest bardzo przystępna produkcja i jest to taki wzór, taki metr, sewr dla pozostałych, dla pozostałych studiów, które podążają tą drogą i tworzą nawet wielkie produkcje typu AAA, tworzą właśnie swoje gry pod kątem dostępności bardziej właśnie, bardziej, bardziej dostępnymi. Wiesz Izo, to jest faktycznie jakby kwestia tego, jak, jak się spogląda na dany tytuł, a że ja nie spoglądam, tylko słucham, to też inaczej to odbieram. Ale wiesz, bo tu mi chodzi o takie rzeczy, które może nie wiem, ale pewnie mi to potwierdzisz, Um, możesz zobaczyć w przeciwieństwie do mnie. Pamiętam taką sytuację, że trafiłem na safe. Trafiłem na safe i okazało się, że wszystko jest ok, tylko że kod do tego safe'u był już dawno gdzieś tam z tyłu. A ja nie miałem o tym pojęcia, bo to tam gdzieś było schowane w jakiejś tam lokacji, e, którą nawigacja pominęła. Więc jak grałem w The Last of Us Part 2. Na streamie to kilku ludzi podpowiadało mi od razu gdzieś tam: O, dobra, zanim pójdziesz tutaj, to jeszcze sobie pójdź tutaj w lewo albo trochę w prawo. Tam masz jeszcze taką lokację, i tam trzeba ogarnąć. Eee, samemu nie jestem w stanie tego sprawdzić. I to jest chyba główną bolączką całej serii The Last of Us i dostępności, że o ile da się przejść całą grę, fakt, przeszedłem dwie części. To no nie jestem w stanie zrobić do końca 100% wszystkiego. I jakby o, o to po prostu nie chodziło. Mhm. No, bo to jest właśnie to, że jak są tam jakieś wskazówki typu kody do sejfów, to to się powinno zapisywać jako notatka gdzieś, i żeby można było do tego wrócić. A na przykład, ja miałam coś takiego, na początku gdzieś mniej więcej gry jest kod do sejfu, jest po prostu zdjęcie psa. I tam, że to jest niby jako tam pies, tam pracownik, pracownik miesiąca i no i po prostu trzeba ten kod odczytać i tam, no jest to też ciężkie, bo ja, to jest fajne w tej grze, że można powiększyć sobie dowolny fragment ekranu. I w ogóle to, słyszałem, pomagało, że ale ale jednocześnie... przerwaj, Zo słyszałem, że w ogóle ten Zoom, w sensie w ogóle to powiększenie i tak dalej, to jest rewelacyjna sprawa, że na Didok udało się to zrobić w ogóle najlepiej ze wszystkich. Um, a o czym mówisz? Samo zapisywanie notatek może nie. Ja miałem problem z ich znajdowaniem. Wiesz, bo jak już dotarłem do sejfu, to się okazało, że tam, wiesz, notatka została gdzieś tam daleko z tyłu. Więc musiałbym na ślepo się cofać do tyłu, a tu już mnie nic nie prowadzi. I nie mam żadnych dźwięków, wracając do tematu i do pytania właśnie a propos znaczników. Nie ma dźwięków, które jakby prowadzą mnie do tyłu, tak jeśli idę postacią manualnie, nie. Bo w The Last to Was jest po prostu przycisk, który nakierowuje postać, w jakim kierunku ma iść. Czyli taki, no, takie prowadzenie zarączka w sumie. A jeśli chciałbym to robić tak manualnie, to nie ma absolutnie żadnych podpowiedzi, które um, pomogłyby mi wrócić. Nie wiem, sprawdzić różne lokacje i tak dalej. Tunku, a na przykład, yy, czy jeszcze Iza chciałaś jeszcze coś dopowiedzieć odnośnie tych znaczników dźwiękowych? Może? No, nie, no właśnie chodziło mi o to, że jakby tam, zamiast tego zdjęcia psa, po prostu, no byłoby to zdjęcie psa, ale ten sam, ten kod, bo to tam była jakaś data, chyba chodziło o rok, tam, czy to już nie pamiętam, no, miesiąc, dzień i rok. No i to by się jakby to się zapisywało fizycznie, po prostu jako jakiś tekst, i potem Eli by znajdowała tą informację po prostu w swoim notatniku, że tak powiem, no to, to by było duże ułatwienie. A ja zrobiłem jak fasyczny, klasyczny fan przygodówek z lat 90. odpaliłem notatniki sobie. <laughs> <śmiech> <śmiech> to, to są <laughs> po prostu wspomnienia jak y, tam ludzie grali w Broken Sword'a czy różne inne rzeczy. Tak, nie ja miałem taką metodę. Dobra, notatnik i bum. <laughs> Ty, jak póki jeszcze nie było solucji tak, na temat tak. gier e, w internecie trzeba już nawet nie mówię, bo w prasie czasami były, tak? Ale czy, faktycznie było coś takiego się miało notatnik cię notowało. No, oczywiście, no, więc Zresztą, w ogóle, tak zrobił. To jest właśnie... tylko poradnik ja ostat... w formie tekstowej. To też nawet, nawet czasami wolę sobie też odpalić taki poradnik w formie tekstowej sobie poczytać, co trzeba zrobić, a teraz wszystko jest na YouTubie. Też. Tak, i, ale, ale to jest sprawające, tak... wiecie, dlaczego? Mm. Bo ja dzięki tekstowym poradnikom ukończyłem gry chociażby typu e, Odd Ape Odyssey. O nie, to ja tak, właśnie słyszałem. O tym. Nie, no ukłony, I... na serio, ukłony, bo to. Ale to mi się przydało, ja może nie dostanę go gameplayu, ale do tego, że w tych poradnikach były opisy lokacji i różne rzeczy, i to mi dużo wyjaśniało. nie? A teraz jak mamy walkthrough na YouTubie. No to co ja tam sobie z tego no gardę? No nic. Ktoś sobie biegnie i no. tyle. Nie? Czasami jeszcze jak jest z komentarzem, y, taki, taki y, przewodnik, kto tam, y, ten, kto tam nagrywa, to komentuje coś tam, co robi, nie? ale to też nie zawsze właśnie działa. No właśnie, więc. E, chyba się trochę wraca do tego, bo ostatnio gdzieś tak widzę, że są te. Co, są na gry online jest dużo, właśnie. No, o, tylko płatne. No, nie, nie wszystkie. E, nie każdy są płatne z tego. powodu. Nie? jakieś tam sobie pobrałam jakiś. O, a to widzisz, to nowość. Tego nie zauważyłem. E, Ale to ja mam jeszcze. No proszę, proszę. A, to chodziło to. mi tylko o to, że jak ogrywałem ostatnio Ragnaroka, to chyba z Gamespotu, o ile się nie ma, albo z IGN, nie pamiętam. Ale. Jeszcze jest Gamefuck. Hmm? Jeszcze, tak, ale jeszcze jest. Tam tam jakoś wydaje. tak ostatnio chyba mało się w sumie pojawia. Hmm. Ale z których z, z tych stron korzystałem i to mi pomogło, bo tam ludzie opisywali zagadki. I to mi dało dużo, jeśli chodzi o wyobrażenie sobie sytuacji, że tu muszę coś zamrozić, nie, tu coś rozwalić, więc miałem takie. Hmm. Okej, okay, to już wiem o co chodzi. nie, W sensie wiem, jak, jakby jak wygląda sytuacja. I potem była tylko sprawa samej dostępności, czy to jest do zrobienia, czy nie. Mhm. A ja mam takie pytanie, bo Ty, Tomku, miałeś na pewno na tak samo taką dostępność, jeżeli chodzi o, a znaczy inaczej, może nie tyle co dostępność, ale bardzo sobie ceniłeś gry Point-Click. Po czy uważasz, że te gry Point and Click, zarówno te tak jak Biatyki, były bardzo mocno rozwinięte na tyle pod kątem, właśnie, um, jakby game audio, czyli całego tego sound designu w grach, że um umożliwiały bez jakichś tam większych trudności kończyć te gry? To znaczy ja nie... Czy to były pierwsze gry, które miały bardzo mocno rozwinięte, właśnie znaczniki to znaczy point and click do tego w ogóle zmierza. przygodówki Point and Click nigdy nie były dostępne. To jest pierwsza rzecz. Um były super, bo ja jestem takim człowiekiem, który lubi dobrą fabułę. Po prostu lubię dobre historie. Yy, więc te przygodówki zazwyczaj, jakby no wiadomo, siłą rzeczy nastawione były na opowiedzenie dobrej historii, ale absolutnie nie były dostępne. W żaden sposób. I to jakby niezależnie jaki miały sound design, to były niedostępne, bo były na myszkę. Wiecie o co chodzi. No tak. E, mm -hmm, tak. I tutaj a propos gry, nad którą ostatnio pracowałem z twórcą Cowcat Games, e, czyli Brock the Investigator, to jest połączenie właśnie gry point and click i beat upa takiego klasycznego. Mm, I tutaj udało się zrobić bardzo dużo, bo. Jakby to nazwać? Wyobraźcie sobie grę point and click, gdzie macie kursor, którym klikacie na obiekty, z którymi wchodzimy w interakcję. I tutaj wszystko jest realizowane na zasadzie tak zwanych hotspotów na klawiaturze albo na kontrolerze. Więc kiedy ruszam d albo analogiem, po prostu słyszę nazwy konkretnych obiektów w pomieszczeniu. I jeśli kliknę na obiekt, to postać. Automatycznie idzie do obiektu i wchodzi w interakcję. Więc to jest coś, co sprawiło, że cała gra jest dostępna. Okej, okay, no i tak jakby, jakby tutaj dobrze przechodząc, to jest taki fajny pomysł, teraz stworzyłeś, właśnie o, o, o graczach e, niewidomych niedowidzących jako konsultanci audio. Jak to wygląda z Twojego doświadczenia? I dlaczego są bardzo ważne w dzisiejszych czasach takie, takie osoby? Nie wiem, dlaczego ważne. To ja sam jakoś nie czuję się specjalnie ważny, więc nie bardzo wiem. Ale. Wy, wy, ale... Jest, jest na, I to ja szybko jeszcze tak tylko wybacz, jeszcze sobie dopowiem. Wydaje mi się, że wiesz, jak przesłuchałem twoją rozmowę z, z, z Ryszardem, i teraz jak jeszcze rozmawiamy, ja się całym tematem bardziej mocno tak powiedzmy, zainteresowałem na tyle, że uważam, że. No sobie nie zdajemy sprawy, ile jest osób, które mają właśnie te problemy, że nie widzą albo są niedowidzące, a chciały na przykład, by zagrać w te gry jest wideo. Bardzo tak? no dużo to jest ludzi. jakby fajne. Dokładnie, jest bardzo dużo. No te statystyki, które też jakby na samym początku audycji, czyli mowa o ponad 39 milionach. To się osób, wydaje niewiele, które są... To jest kilka procent dosłownie. No to się ale i tak. Tak, ale. Ale jest to taki, wiecie, Mogę to jest dygresję? taki, mm, powiedz, Bardzo tak, krótko. oczywiście. Twórca y, Broka, jak wypuściliśmy patch 1.3, który właśnie zawierał dostępność, napisał na swojej osi czasu na Twitterze, że jego, jakby sprzedaż jego gry, wzrosła o co najmniej kilkaset procent od czasu sześciu miesięcy. Ostatnich. No, więc to jest no i, chyba najlepszy jest argument, my, który pokazuje, że. Oczywiście tu jest też inna kwestia, że to jest gra indie. To nie jest Triple Game. Więc jeśli mamy studio, które robi gry Triple A, to pewnie dla nich to jest nic. Nie? I niestety dlatego, moim przynajmniej tak moim zdaniem, niestety y, studia takie wielkie nie zwracają na to uwagi, bo nie mają z tego aż takiego zysku. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o deweloperów w Indii, którzy faktycznie zyskują reputację mm, i ich sprzedaż naprawdę rośnie. To w przypadku takiego studia, jak no nie wiem, Santa Monica czy Nadi Dog, to oni nie mają z tego aż takiego zysku, ale jednak to zrobili. Ale nie, nie trzeba iść daleko. Możemy nawet o nasze polskie studia. Nasze no. polskie studia są na to zamknięte, hermetycznie tak. zamknięte. Próbowałem no, przykry, nawiązać jest, kontakt no, z wieloma ludźmi. CD Projekt Red e, czy z St e, Nie, nie ma szans. To są ludzie zamknięci w ogóle na cokolwiek. To niestety właśnie boli w dzień, że, mnie, że na przykład Dying Light 2, która jest bardzo fajną grą, uważam, bo tam jest bardzo fajnie wykorzystana mechanika parkour. Ja trenuję parkour, więc bardzo mnie to ucieszyło. U, <laughs> bardzo mnie to ciekawa. ucieszyło. Zwrócę się kiedyś o porady, jak to <laughs> robić. No, to niestety no nie jest to... Słuchaj, jeździłem na rowerze, No, No, więc... to, to właśnie mówiłeś w się właśnie z Ryszardem, no dobra, że na rowerze jeździłem, więc Czy możesz sobie po murkach też poskaczesz. ba. No, no i właśnie to jest, właśnie, właśnie boli, że ta grania jest praktycznie w ogóle dostępna. Jest, w... jest poza tym no. piekielnie trudna, jeśli chodzi o te wszystkie elementy uskakania i tak dalej. Ja tam jestem ciągle... Już chyba rok minął od premiery dwójki. A ja jeszcze nadal jej nie ukończyłam, bo w, ciągle kwitnę w jakiejś tam misji, że nie mogę po prostu gdzieś wykonać jakiegoś skoku, nie? No, no i to mm -hmm. właśnie jest to. także... Ale zauważcie, że to jest w większości polskich tak. gier. Mm. Tak. Nie widziałem polskiej gry, Ale która wysy... ma dostępność. Mm. Takiej konkretnej? Ja na przykład bardzo sobie chwalę gry Bluebell Team, mm -hmm. bo mają bardzo fajną opcję powiększania napisów i uproszczonych ikon jak ja chcę zagrać w Silent Hill. No, w Silent Hilla 2 remake. O, moja ulubiona no, część. No właśnie, właśnie, Blu-ray teraz pracuje na, na tą częścią, także zobaczymy, jak to im tam wyjdzie, ale no właśnie, chociażby taka, taka mała, w sumie mało znacząca rzecz, jak powiększone napisy, bardzo dużo mi daje. No i ten, no i... Tak. zmienia postać rzeczy. Ale to wiecie, to jest właśnie to, o czym ja chciałam z wami też jeszcze po, częściej dzisiaj porozmawiać. Już wiem, że jesteśmy w trakcie rozmowy i, i to się dzieje, ale to jest taki a, nie, w, niewykorzystany potencjał i trochę taki niezakryty segment ludzi, którzy chcieliby zagrać, no wiadomo, że z, z przyczyn no, niezależnych e, od nich, no nie mogą tego, 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 tego z, zrobić. Dlatego jak bardzo, ja bym chciał Tomku i, i wrócę do Tomka oczywiście, pozwolę sobie Iza, jakbyś to mógł, mógł wytłumaczyć. My się wydaje, że już to częściej zrobiliśmy, tak? W trakcie tej takiej powiedzmy krótkiej teraz dyskusji, jak bardzo ważny jest taki konsultant. Znaczy ja w ogóle myślę, że ja ci zrujnowałem w ogóle cały plan podcastowy. <laughs> Nie. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Ja się bardzo ja po cieszę, po ty, cieszę, że tyle tygry... i improwizację, Nie I bardzo improwizacje. Nie, i bardzo dobrze. I bardzo Ale dobre. odpowiadając na twoje pytanie, hmm... dlaczego jest potrzebny konsultant? No to jest jakby, to się rozumie trochę samo przez się, że konsultant ma za zadanie hmm, testować grę hmm, Doradzać, co można poprawić, co można zmienić i proponować rozwiązania. To jest troszkę jak taki game designer, poniekąd, tak mi się wydaje. No bo, mimo wszystko, konsultant troszkę gdzieś tam zahacza o mechaniki gry i pracuje z zespołem nad tym, żeby te mechaniki poprawić i żeby były dostępne. A, mm, a może to. Wiecie, wiecie coś, taka myśl mi szybko, przepraszam, że wchodzę ci w zda, e, Jasne, zdanie. Jasne, to, to jest normalne. Może w tym podcaście. To, e, Róbmy tak dalej. No. <grym> drążmy, drążmy. Ja, ja się tak zastanawiam, czy w Polsce jakikolwiek był tworzony raport na przykład pokazujący staty, statystyki, które mogłyby przekonać studia. Małe, średnie, te duże, do tego, że warto zainwestować. Chyba czas nie było. I środki. Chyba nie było. Właśnie. I tak po pierwsze, pytanie, po drugie, do kogo trzeba. Ja znam... hmm? Też wybacz, że ci wejdę w słowo. Jasne, proszę. Ja sam w Polsce znam maksymalnie kilkunastu, może trochę więcej niewidomych ludzi, którzy grają w gry. Dlaczego? Wiadomo dlaczego. Nie ma dostępności. Ludzie generalnie z założenia Wychodzą takiego, że no, gry wideo, niedostępne. Nie? Nawet się nie interesują tematem. A na świecie wygląda to zupełnie inaczej. Jest zupełnie dużo więcej ludzi, niewidomych, słabowidzących, Otwartość, którzy tak. grają. Ale jakby sami twórcy zamykają sobie drzwi do tego, żeby żeby tak było. Olewają. Że tak powiem, nieładnie, ale no, muszę tak powiedzieć, bo olewają graczy, jeśli chodzi o dostępność. I to prowadzi do takiego zamkniętego koła, nie? że tu się nic nie zmienia. Ale Tutaj w, się... w ogóle w Polsce ale... mm. yy, mówię to jako osoba gdzieś tam mniej lub bardziej aktywna, jako streamer, yy, może nie taki pełnowymiarowy, etatowy, ale gdzieś tam od, od czasu do czasu. Yy, w ogóle, jakby gdzieś tam, umysły Polaków są bardzo zamknięte na dostępność i bardzo zamknięte na wiele rzeczy, bo ludzie sobie tego nie wyobrażają. Ludziom się to wydaje wow, Wolą nie wiedzieć. Nie, tak, hmm. o oh, kurde, jak to mu no tak, na, na... On nie widzi i gra w Ale jest... no tak to wygląda. Tak, na przykład izoli. cały czas się spotykam z komentarzami nawet nie tyle Polaków, co osób ogólnie za granicą w internecie, że na przykład po co, po co niewidomemu internet, po co niewidomemu gry i tak dalej. Także to jest, no jednak jest dużo do zrobienia jeszcze w tym temacie uświadamiania ludzi, którzy są zdrowi, pełnosprawni, właśnie, w, że my też, my też jesteśmy odbiorcami tego typu medium i właśnie boli mnie to, że jeżeli są już filmy z audiodeskrypcją i audiobooki, to jednak dużo jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o branżę gier. Mm -hmm. Ale widzicie, jeszcze mi przyszła taka jedna myśl do głowy, bo jak dobrze pamiętam, Tomku, ty też się troszeczkę liznąłeś, trochę sound designu w grach wideo, ale powiedz, jakim ty był, byłbyś, jesteś e, dobrą e, osobą, która idealnie by się sprawdziła jako e, do tworzenia sound designu w grze wideo? Zależy, bo masz zależy, tak. W, bo no, sound w bo masz grze wyczulone wideo to bardzo jest. Mm? Dopasowanie dźwięku do animacji. No. Pewnie, oczywiście, tak że tak, przytami. ale nie, no nie, no w stu tylko że chodzi o to, że masz bardzo wyłoszczone zmysły, które mocno by mogły wpłynąć na przykład na produkcję jakiejś danej sceny, jakiejś postaci. Możliwe. W taką, no, w taką stronę bym chciał właśnie pójść. Dobrze, mm, Powoli, powoli jeszcze, jeszcze nie kończymy, jeszcze nam dosłownie zostały dwa tematy do poruszania. Dzisiaj wielokrotnie poruszaliśmy kwestię Naughty Dog i czy faktycznie na chwilę obecną w waszej opinii, w waszych oczach Naughty Dog to jest taki wzór do naśladowania, jeżeli tak to dlaczego, Tomku? To może Iza. No to tak, ja Izo. tak ciągle pierwszy mówię, Iza tak mało się udziela. Izo. <laughs> Tutaj od, oddam pałeczkę. No jako perkusista. No ja już mówiłam na ten temat, właśnie Last of Us Part 2, że jest to bardzo dobra gra, jeśli chodzi o dostępność i z tymi doradcami, z którymi rozmawiałam, z tymi dwoma doradcami, to nawet podkreśli to, ten fakt, że nawet gracze pełnosprawni korzystają z tych ułatwień dostępu. Co, co tylko podkreśla to, że ta gra jest bardzo uniwersalna, jeśli chodzi o dostępność. I na przykład tutaj mam taką informację wspomina także ten, ten Ian Hamilton wspomina, że ponad, ponad 60% osób w Stanach Zjednoczonych grających w The Last of Us part 2 ma włączone napisy, co nie oznacza, że wszyscy oni mają problemy ze słuchem. No po prostu robią tak z, z różnych powodów. I na przykład i mówi tak, zaskoczyła mnie informacja o graczach bez żadnej niepełnosprawności, wzroku, używających ustawień dedykowanych niewidomym i niedowidzącym. Jak autorotacja wspomagająca orientację w terenie, czy dźwięki odtwarzane podczas podnoszenia przedmiotów, to doskonała lekcja uniwersalnego projektowania. No i właśnie bo też się pod tym podpisuję, bo też sami ci, ci, ci konsultanci mówili, że ta gra nie jest jakaś wzorcowa, jeśli chodzi o dostępność, bo też każdy inaczej, inaczej pojmuje dostępność. Dla jednego ta gra będzie dostępna stuprocentowo, dla innego mniej. No ale jest to jednak. Taki kamień milowy, tak, tak zatytułowałem zresztą ten artykuł i nawet to, że, że Naughty Dog włożyło duży wysiłek w, właśnie w dostępność, żeby ta gra była, była dostępna dla, dla większości graczy, to procentuje też w tym, że nawet pełnosprawni gracze też korzystają z tych funkcji, czyli jednak jest coś na rzeczy. Mm -hmm. No, ale też jakby Delazowa druga część to był taki, może prekursor, nie wiem czy to można użyć, użyć tego słowa, ale jakby on też jakby zapoczątkował tą falę tego, że niektóre studia, właśnie między innymi tutaj wspomniałem studio Santa Monica i gadował Ragnarok. Wiem, że jeszcze chyba to Naughty Dog zrobiło tą dostępność teraz przy tym remake'u pierwszej odsłony The Last of Us, który się też, która się też pojawi na komputerach, na konsolach jest akurat. dostępna. No, Ale też do podobno, poprawcie mnie, ale czy oni też do czwartej części odsłony Uncharted Niestety, nie zrobili też taką? Nie no. nie. A taka Właśnie teraz, teraz okay. gram... Taki współczesny Indiana Jones. Teraz gram, teraz tak. gram właśnie w, w ostatnią część Uncharted, bo tam też jest między innymi parkour, wspinanie i tak dalej. No, ale no, no, nie, nie, nie jest łatwo w to grać, niestety. Walki zwłaszcza są męczące. No, ale wracając do tego, że Naughty Dog zrobiło się takim wzorem dla innych studiów, to na przykład, kiedy ukazały się Assassin's Creed Valhalla, to właśnie dużo, dużo graczy... Podkreślało to, że ta gra nie jest dostępna, no i studio poszło, y, ustosunkowało się właśnie do tej opinii i zrobiło dużo tam ułatwień dostępności. Także jednak jest, jest, jednak to nawet te duże studia y, słuchają tego, co mówi społeczność. Dobrze. A Tomku, zgadzasz się z tym faktycznie, że to jest, to jest taki tak. wzór do naśladowania, że oni to zapoczątkowali? Ja myślę, hmm. że tak. Przynajmniej jeśli chodzi o. o... Gry takie AAA, bo nadal uważam, że twórcy Indii nie wiem, czy robią dużo lepszą robotę, ale lepszą czasami na pewno. A zwłaszcza moderzy. Bo okay. społeczność. Ty należysz chyba też do, do tej sceny emocjonalnej. Tak. To znaczy, ja w ogóle moje umiejętności, jeśli chodzi o programowanie, są w zasadzie żadne, więc tutaj nie mogę się chwalić niczym. Ale działam w takich grupach zazwyczaj właśnie jako ten designer, jako ktoś kto mm, podsuwa pomysły, a resztę zostawiam na barkach programistów, więc mm, bardzo miło. Ale nie, naprawdę ludzie, jak w ogóle społeczność graczy, moderów jest niesamowita i robi bardzo dużo do, dobrego dla nas, chociażby no co, no chociażby Hearthstone, um, który doczekał się pełnej dostępności dzięki Guide Dev człowiekowi, który zrobił niesamowitą robotę. Czy, no nie wiem, na kilku innych przykładach. Slay the Spire, który jest w pełni dostępny dla niewidomych, jeśli ktoś lubi takie roguelike'owe karcianki, takie deck buildery, Także, jeśli chodzi o Indie, na pewno dzieje się dużo więcej, ale scena Triple A AAA... idzie w dobrą stronę. Obecnie testuje Diablo 4. Mhm. I jest nieźle, to znaczy, hm, jakby to nazwać, dużo jest zrobione, i brakuje tylko nawigacji, w sensie jakiejś tam asysty w, w, w nawigacji, bo to jest problem w poruszaniu się po świecie. I mam nadzieję, że to zrobią, mm, bo jak wiemy, to jest tylko beta obecnie aczkolwiek jest nie najgorzej. Ja mogę teraz powiedzieć tak oficjalnie już, że pracuję nad modyfikacją do klasycznego Diablo o. 1. O, e, Także <grych> tak, tam się sporo zadzieje. Um... To jest jedyna część Diablo, w, w, w którą grałam. Tak. To gracze będą ciebie tak, nosić ja mam, na, na, na rękach, To jest jedyna, jedyna część o. Diablo, w którą grałam. Ja no, uwielbiam, bo świetna. Diablo 1 to Diablo, Diablo 1 to jest część, którą uwielbiam za klimat przede wszystkim chyba. I, I są bardzo duże szanse, że dostanie dostępność na przestrzeni kilku następnych miesięcy, więc możecie się spodziewać pełnej dostępności, jeśli chodzi o cały sound design, do obiektów dookoła i, i text to speech, który będzie czytał dosłownie wszystko. Także miejmy nadzieję, że to się uda. Okay. To słuchajcie, jakby to nie podlega żadnej dyskusji, że Nautilus to są pionerzy, i jakby oni bardzo mocno stawiają na to, żeby ta dostępność była no, wszelako dostępna. Jedna rzecz mi jeszcze taka przyszła do głowy w trakcie tego, jak zaczęliśmy Rozmawiać, bo jak pewnie kojarzycie, jest dużo też takich moderów, którzy tworzą, nie wiem, poprawki pod kątem graficznym, i to dobrym przykładem jest Bethesda, gdzie Fallout gry Pokroi Fallout, mhm. czy, ta, no tak, czy Sky, Skyrim, dostaje do dzisiaj takie usprawnienia graficzne i jakieś tam, powiedzmy, inne rzeczy, ale biorąc pod uwagę ty, Tomku, że jesteś, należysz jakby do tej części grupy osób, które też jakby przygotowują te mody po to, żeby te osoby które mają problemy z niedowidzenia albo są niewidome, żeby u, u, jakby u, u, ułatwić im te życie. Czy ty znasz jakąś w ogóle historię, że osoby, które właśnie były takimi moderami, że nagle studio się do nich odezwało, słuchajcie, spodobało nam się to, co zrobiliście, Chcemy, nie wiem, od Was na przykład za Waszą pracę zapłacić, żebyście to zrobili do naszej gry. Miałeś taki, nie wiem, znacie, nie wiem, Iza, ja nie. Tomku jakiś przykład? Absolutnie okay. nie. Jakby ludzie byli otwarci i robili to z przyjemnością i nie, nigdy mi się to nie zdarzyło, a pracuję nad dostępnością od mniej więcej 2013-2014 roku. I moją pierwszą taką Grow, którą mogę się pochwalić, jeśli chodzi o dostępność, jest Skal czyli Biateka 2D. Okej, okay. tak, tak. Kojarzymy. Pracowałem z Mike'em Z, Mike Zymond. Niesamowity człowiek, oh. na którego wylało się za dużo rzeczy ostatnio, bardzo szkoda. E... No niestety, ale to jest człowiek, z którym mam kontakt do dzisiaj. Bardzo dobry kontakt. I to jest niesamowity człowiek, który zrobił niesamowitą dostępność do Skullgirls. I jakby jako twórca w ogóle tej gry, sam nie chciał absolutnie żadnej dodatkowej kasy, ani nic. Także zrobił to po prostu z dobrego serca. I jak sam napisał. W ogóle sam napisał gdzieś tam, kiedyś był artykuł, wywiad taki króciutki z nim na shoryuken.com I wypowiedział się, że jeśli mogę coś zrobić. W nie bardzo długim czasie i to mnie nic nie kosztuje, może tylko ekstra czas gdzieś tam trochę, ale jak wiem, że może to komuś pomóc graczom z niepełnosprawnościami, dzisiaj nie umiem mówić, przepraszam, <grydy> <grydy> to jakby dlaczego nie, nie? I zachęca twórców do tego, żeby to robili. Więc to było super i nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby jakikolwiek twórca czy moder Uh, chciał jakieś kasy. Nawet uh, jeśli chodzi o uh, Cauket Games, czyli o Brock the Investigator, twórca zrobił to po prostu, bo chciał to zrobić. I jakby dopiero teraz widzi, że się opłacało i cieszę się bardzo. No to wiesz, trzymam kciuki, że kolejne ich gry będą no od całego początku będą inwestować to, żeby były dostępne dla wszystkich osób i, i żebyś ty brał nadzieję, w tym procesie. Miejmy nadzieję, bo powiedziałem mu, że już nie widzę innej możliwości w jego przyszłych projektach, więc jakby <laughs> tutaj na pewno, nie? Także no, miejmy nadzieję. Um. I so, jakby podsumowując tą naprawdę dzisiaj przesympatyczną rozmowę z Wami, za co jestem Wam zgodnie wdzię wdzięczny, wdzięczny, to ja mam pytanie do Was. Jaka czeka przyszłość dla tej dostępności dla niepełnosprawnych graczy, no bo wiemy, że od jakiegoś czasu Microsoft też mocno inwestuje w różnego rodzaju oprogramowanie, czy bądź sprzęty. Jednym z takich sprzętów jest ten taki powiedzmy, trudno na, nazwać to kontrolerem to jest taki powiedzmy, panel, który umożliwia sobie um, usprawnić dla osób, które zarówno tak mi się wydaje, można cię poprawić, ale osoby, które też zarówno, powiedzmy, są niedowidzące, albo są nie, nie, nie widzą, albo mają problemy z, inne, z innymi formami, jakby takiej niepełnosprawności, to ten jakby kontroler pozwala tam sobie przygotować te regulacje. A to chyba Sony. Tak jest tak to samo co sama robi, nie? Sony, Dual tak. Sense Leonardo, Edge. teraz się. Projekt Leonardo, tak. Project tak. Leonard, tak? Tak, tak, właśnie oni są w trakcie mm -hmm. produkcji, a czy produkcji chyba no w tym roku mam nadzieję, że się po, pojawi. No poszli po prostu za sukcesem Microsoftu, bo jednak ten kontroler odniósł ogromny sukces i faktycznie bardzo pomógł. I właśnie pytanie do Was, jaka jest ta przyszłość tej, tej dostępności dla niepełnosprawnych graczy? Teraz zacz, zacznę od Izy Iza, jak ty to widzisz? No ja jestem w dobrej myśli, bo jeszcze rok temu. Czy dwa lata temu byłam w stanie stwierdzić, że po prostu studia deweloperskie nie zajmują się ogólnie pojętą dostępnością, ale jednak jak się ukazała druga część The Last of Us, to sam temat został podjęty przez pozostałe studia i całą społeczność. Odbiło się to szerokim echem, więc wydaje mi się, że studia będą bardziej brały pod uwagę właśnie dostępność gier, swoich, swoich gier. No, i oby tak dalej. No wiem, że powstają różne eksperymentalne też kontrolery dla, dla osób całkowicie, na przykład sparaliżowanych, czy tam bez rąk, żeby mogli tylko na przykład, na przykład stopami obsługiwać komputer czy, czy konsolę. No i wydaje mi się, że jednak, że będzie to w dobrym kierunku szło, bo jednak ludzie są coraz bardziej świadomi naszych potrzeb. I bardzo dobrze, że się o tym mówi i że, że się to nagłaśnia, bo jednak spora część społeczeństwa jest niestety nieświadoma tego, tego właśnie, czego niepełnosprawni gracze potrzebują. Tomku, czy ty widzisz też taką jaskółkę? Faktycznie? Nie, nie widzę. siedzi ci, że nie widzę, ale <grym> okay. to u <było> mnie normalne. <grym> wiesz, ja się już no, przyzwyczaiłem. Ty też no bo musisz. bo ty jednak bardziej w tym temacie: siedzisz, <grym> bo pracujesz jednak jako konsultant. Nie, <grym> nie, nie to, to, było, to, 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 to był taki żart. Czy, nie, widzę. Szczerze mówiąc, to widzę, nawet jak nie widzę. Ale słyszysz, się, ale słyszysz bardzo dobrze. No. <grym> Czy bardzo dobrze? Nie wiem, mam nadzieję. Ale faktycznie wierzę w to, że będzie tylko lepiej i chociaż jak patrzę na Microsoft, to wierzę bardziej w Sony, dlatego mam PS5, a nie Xboxa, który jest dostępny dla niewidomych. Microsoft obudź a który ma, się, obudź wie, się. wiecie, bo to jest tak. Microsoft ma konsolę, która jest dostępna dla niewidomych. Ale żadnych gier dostępnych nie ma. Absolutnie. A Sony miał już The Last of Us, nawet jeśli PS4 nie było dostępne. Sorry, wybieram to. Nacisk na gry jednak bardziej niż na, sam, niż na samą konsolę, więc e, mimo wszystko widzę to w dobrych barwach, nie będę określał tego kolorem, ale w dobrych i miejmy nadzieję, że się nie mylę. I jeśli deweloperzy będą faktycznie słuchać feedbacku i Pracować nad tym z konsultantami i z ludźmi generalnie, to myślę, że będzie ok. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję mhm. przynajmniej. No. Miejmy nadzie Trzymam kciuki, żeby to nie trwało nie dłużej niż jedna dekada, ale już widać faktycznie jakieś takie. Z i tak jak powiedziałem, że ta jaskółka faktycznie już od jakiegoś czasu się pojawi, pojawiła i daje, daje możliwości. Ja nie, mi nie pozostaje na, nic innego, jak życzyć, że jak przy jakiejś tam kolejnej okazji się znowu spotkamy, czy to na, ży, na żywo, czy też jakby w formie. Audycji, to już będziemy mogli troszeczkę więcej powiedzieć, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Natomiast ja z tego miejsca, jakby Tomku i, i, i tobie, I izo, życzę wam, żebyście mieli więcej okazji do ogrywania gier, które są faktycznie dostępne dla, dla wszystkich, a nie tylko dla, dla wybrańców, że tak powiem. Dlatego bardzo jeszcze raz wam serdecznie dziękuję, że dzisiaj poświęciliście swój prywatny czas po to, żeby się podzielić uwagami i wydaje mi się też taką empatią, która od was bije i dużo, dużo, dużo ciepła, tak więc bardzo wam serdecznie dziękuję. Dzisiaj w, w kolejnej audycji podcastu Słuchaj Gier, a dokładnie w 68. odcinku miałem ogromną, ogromną przyjemność gościć Izabelę Besztochę, Dziękuję bardzo. Dziękuję Izo, że byłaś dzisiaj z nami. No i Tomku, naprawdę Tomasz Tworek aka Lyon the Blind Guy, naprawdę bardzo jeszcze raz serdecznie tobie e, dziękuję i ja się jeszcze, jeszcze raz cieszę się, że, um, że dzięki Rysławowi mogłem poznać ciebie, twoją historię i twoje dokonania i życzę, żeby ta lista się poszerzała, żeby więcej osób Ciebie też zapraszało, i żebyś, żebyś szerzył powiedzmy te takie wieści, że trzeba, trzeba po prostu inwestować, a trzeba rozmawiać o tym i żeby deweloperzy, szczególnie w Polsce, się w końcu obudzili i żeby, żeby po prostu twu, twoja skrzynka mailowa pęczniała. O, dziękuję od Ci bardzo zaproszeń. Tego ci serdecznie życzę. Też dziękuję. I dziękuję, że cię za było. I to jest dla mnie niesamowite, bo jakby już to mówiłem, ale nie jestem nikim absolutnie specjalnym, żeby tutaj być, a jednak tutaj jestem. Bardzo Ci dziękuję i no, miejmy nadzieję, że masz rację. I jeśli moja skrzynka będzie pękać od maili, a propos dostępności, jasne, zawsze. Tego ci życzę, tego ci życzę. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Mieliście okazję usłyszeć 68 odcinku podcastu. Słuchajcie, jak zawsze, zapraszamy do subskrybowania i słuchania nas na wszelakich platformach streamujących audycje, podcasty. Z tej strony kłania się Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj, 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 słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.